Cześć, witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam z gry Baldur's Gate. W poprzednim odcinku z grubsza zeksplorowaliśmy spustoszoną wioskę. Natknęliśmy się na nieobyczajny wybryk w pewnej z szop. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam was koniecznie do poprzedniego odcinka. Tam będziecie mieli okazję go zobaczyć. A w tym odcinku plan jest taki. Zauważyłem po pierwsze tutaj drewniany włas. I myślę, żebyśmy mogli się udać w te tutaj tereny. Tutaj nie eksplorowaliśmy jakoś dokładnie, więc może to się okazać ciekawe. Ale w pierwszej kolejności, jak wspominałem, włas. I oczywiście ja was na starcie zachęcam do wsparcia kanału w postaci subskrypcji i łapek w górę. Z pewnością przyczyni się to do rozwoju kanału. Szybkie, lekkie stopy, złoto. Już czuję się content, wchodząc tu. Zdecydowanie fajnie. I to by było na tyle, bo chyba tu nie ma żadnego przejścia. Przynajmniej nie widzę. Tu jest jeszcze roztrzaskana beczka. To chyba jest piwniczka tego młyna. Może przetrzymywali tutaj... zboże. Tak, dobra, którędy? A ten co, tu on się uchował? Czekajcie, gdzie on leży, siedzi? Tu. Kapitulacja, tak? Goblina. Czyli z nim nic nie zrobimy cały czas. Obrabowaliśmy go. A ten? Ten też już spenetrowany, czyli tak, tutaj byśmy się udali. Tu jest jakieś przejście na mapie, zastanówmy się. Ja tutaj bym chciał bardziej zejść teraz, tutaj sobie zobaczyć tą mapkę. Czyli co, to tu by było, tak wskazuje na to mapa. Dobra, czyli tędy byśmy musieli pójść sobie. Tutaj jakieś ognicho. To był ten nieobyczajny wybryk w tej szopie, co wspominałem na początku nagrania. Beast fit for an ogre. You notice a peculiar dagger protruding from the tough leathery meat. Zbadaj mięso może. Oj, tu mamy minusową premię. Nie udało się. Za mało inteligentni jesteśmy jako druid. Zwinne dłonie. Premia plus 3. Za mało również. Mówię, mamy od kilku odcinków pecha tutaj na rzut kością. Strained by your clumsy technique, the blade snaps in two. To musi być niedobre mięso, słuchajcie. Sharp metal fragment pokes out of the meat. It's of no use to you. Okej, nie przyda się. Sharp metal fragment. A czemu to złamany sztylet mi się podpowiedziało teraz? Sharp metal fragment. Kurczę, widzieliście, że klikam w coś innego. Dobra, odpuśćmy sobie to. Dobra, nie udało się. Dobra, tu nie zejdziemy. Będziemy się kierować. Tutaj? To nie jest w zasadzie to miejsce, gdzie ja bym chciał. Bo ja bardziej tu gdzieś. Tutaj, o, na uboczu pierw sobie eksplorację zrobić. Tu nawet będzie można zejść, tak mi się wydaje, po pnączach. Sobie będziemy tu eksplorować. Też byśmy wyszli zresztą przez tą bramę. O, jakiś piesek, drapek.
Czy tu możecie się czegoś chwycić? Nie za bardzo, nie będę ryzykował. Tu może lepiej. I tu sobie zejdziemy bezpiecznie. Czapniemy tego drapka. Jak co chwilę wciskam alt sobie, żeby zobaczyć, czy jest tu coś do podniesienia. Ten słodszyka. Wyciągnij rękę, żeby go pogłaskać. Przyklęknij, nie chcesz mu zrobić krzywdy. Fajna premia, bo to druid. No słuchajcie, z taką premią się jeszcze nie udało. Krytyczna porażka. The dog's hackles raise. No zastraszyć bym go nie chciał. Percepcja. Też ładna premia, plus 3. Jest, mamy to. You see a name etched into the leather. Scratch. Wszystko w porządku, drapek, nie zrobię ci krzywdy. On martwi się o swojego pana, pogłaszcz go. Do nogi, drapek, chodź ze mną. He whines, but remains rooted by the corpse's side. Wyciągnij rękę, żeby mógł podążać za twoim zapachem do obozu, czyli będziemy mieli czworonożnego przyjaciela. Jestem ciekawy, czy jak pójdziemy na długi odpoczynek, on później będzie w tym obozie. Rzeczny list, nieprzyjemny list, osobista notatka. Pokażę wam te listy. Żebyście mogli sobie przystopować nagranie, przeczytać. Myślę, że tyle wystarczy. Okej. Tu jest jakiś fajny teren, tylko by trzeba było się przedostać jeszcze na drugą stronę. Może tu skałami w jakiś sposób. Raz na czapa. Zbierajmy wszystko dokładnie. Tutaj za duży prąd. Jakieś rybki będą na kolację. Ja taki zbieraczek jestem, wszystko podnoszę. Nie wiadomo, co się nam przyda kiedyś. Szmaty nawet, może coś będziemy szyli? A, dobra, do wody nie wejdziemy. Czyli zobaczymy, jak tu się ma sytuacja. Bo jakbyśmy mogli się tam przedostać? Tu po drągu. Ktoś w ogóle jest! O kurczę, koniecznie musimy tam iść. Drodzy mili, chyba to jest jedyna droga do tego miejsca, gdzie chcemy się dostać tutaj, w te ciemne tereny. Tutaj generalnie. Wydaje mi się, że będziemy mogli to jakoś obejść sobie z tej strony. Więc delikatna zmiana planów. Mam nadzieję, że uda się przeskoczyć. Chyba, że tu dołem jeszcze, słuchajcie. Ciężki wybór, nie? Przeskoczmy sobie to, zdecydowanie. Tak na rzut beretem. Wysoki trakt.
glad you've a moment for me. My predicament has become rather urgent. I need a magical artifact to consume right now. We've already found enough magic to soothe its disquiet. If you'll just give me what I need. Kurde, my musimy wszystko tutaj im dawać? Rękawice mocy. Łuk. Szybkie, lepkie stopy. Okej, zaznaczone, ofiara. Thank you. Dobrze, że tamten znowu po krew się nie zgłosił. Teraz masz pełno żyćka już. Lepsze samopoczucie. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I hasten to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Cieszę się, że czujesz się lepiej. Twoje schorzenie mi bardzo nieprzyjemnie, delikatnie mówiąc. It's not so bad once you get used to it. And, on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Sincerely, though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Mam nadzieję. Nie ma o czym mówić. Cieszę się, że mogłem pomóc. Tak. I bow to your boundless kindness. No, łotrzyk powinien móc skoczyć. Tu coś się wydarzyło, słuchajcie. Tu coś się wydarzyło niedobrego. Może poskradajmy się. Okej, tam ta hiena jest hiena. O kurde. Jakbyśmy obeszli to jakoś naokoło. Masakra. Dobra, możecie już biec. Jesteśmy daleko od tych hien. Zrobimy ich z zaskoczenia. Max się ma całkiem dobrze, ale może by wypił jedną miksturę. Ja też udałem się przed rozpoczęciem nagrania na krótki odpoczynek. O kurde! Obal się też, obal się. Co? Dobra, to jesteśmy my. My możemy atakować generalnie tak. Za mało punktów. Potraktujemy ciebie. Biczem. Chybienie. Tego nie dosięgniemy. Uleczyć się też nie możemy. Odejdźmy tu na bok, żebyśmy nie byli wszyscy w jednym miejscu. Dobra, tamtego podpaliliśmy. Jakby zostało tam więcej, by było zdecydowanie lepiej. Dasz radę go jeszcze chwycić? Nie za bardzo. Wycofaj się tu. Tu ciebie w krzakach nie będzie widział. Mak? Mak, co by mógł zrobić? To mu najlepiej wychodzi, ten mrozik. Dobrze, że to ominęliśmy. Sprint? Może się przewróci? Podpalił się? Nie? Ogłuszenie?
Szarża. Chybienie. Może jeszcze ten atak wejdzie? Wszedł, ale... Przypływ sił. Dobra. A ten jeszcze przeżył tu w tych płomieniach. O kurde, to jest łucznik. Dobra. Tu też chybienie krytyczne. Rozprucie. Fala gromu może. Podejdziemy tutaj, odepchniemy ich. Płomienie, ekstra. Wejdź na górę. Mają chrapkę ewidentnie na tego druida, nie? A druid to taki pomocny. Co to jest za atak? Wampirze ugryzienie. Uhuhu. To myślę już, że go było warto tutaj sobie zostawić. Myślę, że ze strzały. Dobra, ładnie poszło. Sztyletem nie dobiegnie, za mało punktów. Ty też strzałą, szkoda tracić magii. Pad. Dobra, byś mógł wejść tu na górę, z góry będziesz miał lepszy atak. No, się uwzięli na mojego druida. Atak ręką główną. Poszedł. Może zostańmy tutaj. No, ale oberwaliśmy. Konieczny będzie krótki odpoczynek. Mam nadzieję, że to wejdzie. Chybienie. Jeszcze głupio się cieszy. Też z łuku. 70%. Po nim. Tutaj. Pięknie. I krótki odpoczynek sobie weźmiemy, nie? Po takiej wyczerpującej walce. Zbierajmy tu z nich mięso. Żebra tam leżą, ale tu jeszcze chyba nie wszyscy byli, nie? Tam na dole jeszcze się czają, tak mi się przynajmniej wydaje. Tu, o. Ciekawe, czy mnie zauważą. Weźmy znowu magę. Czemu tamten odszedł? Ciekawe, czy jak poczekamy, przyjdzie. Tu jest beczka, nie? Widzicie? I byśmy objęli ich trzech. Chodź, chodź tutaj. Jednak beczka nie podziałała. On nawet się nie zorientował, gdzie jesteśmy. Kurde, źle. Szkoda. Ale możemy ten teren podpalić, tak czy inaczej. Dobra, my mamy i tak przewagę, że walczymy z góry. Dobra, cofnij się tu. Może kwasową strzałą sobie wypróbujemy. Padł. Ekstra, nie spodziewałem się tego. Może ten też ma jakąś zabawkę. Strzała ognista. 49% utrudnienie. Za mało punktów, a jakbyśmy sobie podeszli gdzieś bliżej, nie możemy. Dobra, to zwykłą, jakie jest utrudnienie. Chybienie. Za 13 trafienie krytyczne, no to mi się podoba. Żebyśmy tu mogli wejść, nie bardzo, to tu się wycofajmy.
czy hieny zawsze muszą mieć taki śmiech? Ten tu jeszcze leży. Przemieni się? Nie. Dobra, strzała. Promień mrozu, ekstra. Szarża. Po nim. To nie koniec jeszcze. Dobra, przypływ sił. Zwód. Czy rozprucie. 1K4. 1K6 plus 2. Pięknie. Temu pozostał tylko ogień. Bardzo ładnie. Tym razem dobrze, że nie druid i chybienie. Kurde, swojego trafiłem? Ją? Chyba tak. Ja pierdzielę. To nie tak miało wyglądać, rozprucie. Już na drugi atak nie starczy nam punktów. Musisz się udać na krótki odpoczynek. Przed chwilą byliśmy na odpoczynku. Ale to może się ciężko walczyć teraz, nie? Dobra, wszyscy poogarynani tutaj. Ja chyba nie będę miał wyjścia i udamy się na odpoczynek do obozu, bo krótkiego odpoczynku nie mamy już dostępnego. Dobra, jak to wygląda? Czy tędy ja bym przeszedł? Dokładnie, zejdę tędy w tamto miejsce, które chciałem, gdzie widzieliśmy jedną z osób. I'm so tired. How do people do this all day? Ziemniaki, to by nam się przydało. Always room for more? Ale muszę wam powiedzieć, im dłużej się gra, tym mniej się chce od tej gry odchodzić, nie? Naprawdę, wciąga jak gąbka wodę. Ale tu dużo materiałów. W ogóle podążamy mega w nieznane. Musimy to wyzbierać. Tym bardziej teraz nie przejmuję się tym długim odpoczynkiem po tej wyczerpującej walce. Bo mamy zapasy, czyli udajmy się na długi odpoczynek. Tak, no mamy dość zapasów. Ciekawe co by było, jakbyśmy nie mieli wystarczającej liczby zapasów. Podejdźmy do łóżka. Jeden z członków chce z nami porozmawiać. Już to taki by chciał porozmawiać. Tutaj, okej. Okay. Gale. Co, nie smakował mu nasz magiczny przedmiot? Czy coś w tym rodzaju? Kto to? Oh. Mai, you startled me. It's miles away. Of course. I was just practicing an incantation. O, spróbujmy tą intuicję. Myślę, że to coś więcej. Ta kobieta, którą wyczarowałeś, coś dla ciebie znaczy.
ładnie. Ale wiecie, co zauważyłem? Na tych prostych wchodzą nam wysokie wartości z kości. Na tych trudnych, no widzieliście, jakiego pecha mamy od dłuższego czasu. She does. She's Mistra. I can't quite describe it. The need I sometimes feel to see her. To draw the filaments of fantasy into existence. No sculpture or painting could ever do her justice. Only the fabric that she herself is and embodies. The weave. Mistra is all magic. And as far as I'm concerned, she is all creation. It is a kind of love, after all. At the very least, the most deep-seated passion. Magic is my life. I've been in touch with the weave for as long as I can remember. There's nothing like it. It's like music, poetry, physical beauty, all rolled into one and given expression through the senses. Would you like to experience this? Nie, taka magia mnie nie interesuje. Disinterest is such a disheartening condition. Always a pity when opportunities slip us by. Good night. No nie był zadowolony z naszej odpowiedzi tutaj, że nas to nie interesuje. Wybór automatyczny. O, tym razem nam spokojnie noc minęła, opuścimy obóz. Dobra, wysoki trakt. Dobra, tu możemy zejść. Tutaj jest ta osoba. Co tutaj? Zimowit jesienny. Nada się. W ogóle zobaczmy, jak od H było. Jak te mikstury wyglądają. Sublimenty. Tu nie możemy nic utworzyć. Wilcza jagoda. Tak. Sole. Z bylicy. Tak. Tak, zróbmy. Z pewnością się przydadzą. Balsam. Będziemy gładcy jak pupcia niemowlęcia. Wirtole. Do tego zdaje się nie pokazywałem wam. I zawiesiny. Co potrzebujemy na mikstu... O, możemy mikstura. Mikstura czytania w myślach. Fajnie, stwórz przedmiot. Mikstura lecznicza mocniejsza. Antidotum. Już nie możemy. Fajnie, czyli trzeba je zbierać ewidentnie. Tu jeszcze nam się zapodziało. Sole jeszcze coś mają. Hemsłotrzyka. Ciekawe, do czego to będzie, bo nie widzę, żeby nam się jakaś odblokowała. W przyszłości sobie to sprawdzimy. Klucz. Też już się zaczynam zastanawiać, co to może otwierać. Dobra, tu już się nie cofnę potem. O kurde. Karlach. Diablica. Zaatakuje nas. Wszystko w porządku? Me. Never been better. Oh fuck me. It's you from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called paladins of Tyr did. Okej, po pierwsze chcę wiedzieć, jak, w jaki sposób kontrolowałaś płomienie. Nice of you to ask. Lately I've gotten used to being called Devil. No follow-up questions. The truth is, well, it's a long story.
and I'll tell it, but... A great heat roars through you. Her heat, fiery as the hells. Then you're lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. Okej, kijanki w naszych głowach tworzą między nami więź. Fuck's sake. Mountains as far as the eye can see. Guess that explains the voices. From that peak I got into your head, you've made some inroads trying to get the thing sorted. But alas, no joy. I'm Karlak. And you are... Jestem stary piernik, nie? Kto tam? Well met, soldier. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? A little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing demons. Really good. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. Took me 10 years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dog she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of Tyr. Wanna help me take them down? Odeślemy ich tam skąd przyszli, czemu nie? W bijki nie odmawiamy nigdy. Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. After we've mopped them up, we can work on evicting this parasite and take Faerun by the short hairs. Sound good? She's, perhaps a little rough around the edges. But I suppose I can be smooth enough for two. Bardzo dobry plan. My tam przygarniemy wszystkich do naszej grupy. I'd hug you if it wouldn't scorch your skin off. Hang on though. Looks like you got enough backup at your side. Not sure there's room for me. I'll catch up with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the fun stuff without me. Got it? Okej, okay, czyli ona przejdzie do naszego obozu. Ja bym sobie ją podmienił, tylko bym się zastanawiał za kogo. Za kogo? Myślę, że Lizel by mogła być taka, która by została, ale my przed chwilą byliśmy w tym obozie. O czym ona mówiła? O tym budynku pewnie. Dobra, będzie trzeba z nią rozwalić tutaj tubylców. Zdecydowanie tak. Jeszcze patrzę, czy coś byśmy mieli tu pod drogą do ogarnięcia. Na tym wysokim trakcie. Trawa brzegowa. Przyda się nam jeszcze. Okej. Tu wygląda, że wszyściutko byśmy mieli. My jesteśmy tu, tu możemy sobie... Aha, tu do niej, do Karlach podeszliśmy. Tu nam została eksploracja, ewentualnie tu, tu może jakoś by się udało udać na góry. Tu też jest jeszcze jakaś wąska ścieżka. Na moście generalnie. Skąd byśmy się tu dostali najlepiej? Kurczę, to jest obóz. Słuchajcie, ja mam taki plan. Wróćmy sobie do tego szmaragdowego gaju na chwilę. Tam mamy jeszcze kilka spraw do pozałatwiania, skoro Lizel jest z nami jeszcze. Bo to ona miała z kimś tam porozmawiać o czymś, że tak się wyrażę. Utrata uchodźcu. Okej, okay, to my mamy już, żeby zabić gobliny. Tak mi się wydawało, że my tu coś mamy do roboty, nie? Na pewno mamy tutaj, tak? Znajdź zdrowicielkę Nettie. Możemy do niej zajrzeć, to jest super opcja.
Znajdź Zoru, porozmawiaj z Zoru. Czemu ja mam wrażenie, że my z nim już rozmawialiśmy i on nas olał w delikatny sposób mówiąc? Miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Niech tylko nasi podróżnicy spinają poślady i szybciej tu lecą. Dobra, wejdziemy do tego Zoru. Tu on siedzi sobie, stoi. By Mordai's eyes, another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Tak i razem robić co mówi. Ale wystraszony, nie? Lower. You saw another Gith. Where? On the road to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side. No twisting. Kin must have been in a hurry. The map. Show me. Up. You can keep your innards. Oh, you're not going to eviscerate him. I was hoping for a show. Cool your blood. I'll indulge you soon enough. Cóż za życzenie? Czy oni coś spiskują? Może tak być. A ten tutaj, kurde, diablik. My go zagadamy z tą pułapką? Okej, tym razem się chociaż dowiemy prawdopodobnie, gdzie zginął, schował się. Watching his hands, you realize he's miming opening something. Zajrzyj do jego umysłu. Ciekawe, czy będziemy mieli okazję wybrać tą drugą opcję dialogową. Co? No oni chyba się szaleją najedli, że nas zaatakowali tutaj. Po co wam to było? Szarża. Chybienie cały czas. Łotrzyk da mu radę, zobaczycie. Kurde, on jest mocarny. Skopaliście nam zabawę tu w Gaju. Coraz więcej ich, czy ja mam tylko takie wrażenie? Chyba wszystkie diabliki, nie? Karlak będzie na nas zła. Toron. Polecieli. Nasza próba, to samo zróbmy z nimi. Może sobie przejdę tu. O Jezus, oberwała nasza. Rozprucie 85%.
Za co oni nas tu zaatakowali, bo tego nie kumam kompletnie. Ale lubimy się, prawda, co? Uciekli ci. Karlax got the brawn of a warrior and the wiles of a survivor. Best of all, she speaks her mind plainly and fully. Show her due respect. I expect I am your first. I suppose I am as alien to you as you are to me. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Bez przesady, nie jest aż tak wielki. Lacking in economy, like so much of this world and its undisciplined people. Chuk, you believe you can survive without me? Ale ja bym musiał się wtedy udać do obozu. No zaryzykujemy, tak? Słuchajcie, to teraz ja tak spoglądam na nagranie. Ono jest dosyć długie. Zrobimy może to w ten sposób. Ona się obraziła ogólnie. Wrócimy teraz do obozu, chociaż to nie jest konieczne. Ale ja chciałbym zwerbować Karach, tak? Do naszej grupy. Jestem tego ciekawy, co ona nam powie. Czy do nas się przyłączy od razu? The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good after the Mind Flayer ship. But you just can't get enough of me, can you? Karlak, Advocatus Diaboli, the stink of Avernus. Wybrzeża mieczy, dobrze słyszę. Czego chcesz? And yours. If you so much as... To nie my, coś z nami się dzieje. You are the Blade of Frontiers, racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held high. He chases the fiend, ignited with rancor. She is an infernal war devil, a threat to the living, evil incarnate. Your allies are fraud, a soldier in the archdevil Zariel's army. Either I cut her down, or she burns the Sword Coast to ash. I've tried to tell you, I am not what you think I am. Another vision. Karlak's blade raised, slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. The man shudders with Karlak's desperation. She is a victim of the Blood War. Not an agent of it. By Baldrin's helm, I... No. I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Karlak nie jest zagrożeniem, nie? To było właśnie... w tych myślach ten... Robaczek w naszym mózgu nam to podpowiedział. Ja myślę, że to jest prawdą. Catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted. O tym wiesz. This doesn't have to end badly for either of us. You know monsters, right? Better than anyone. Look into my eyes. Can't you see I'm not what you think? Shit. You really are no devil, are you? I've...
I've been deceived. Thank the gods. Thought I was gonna have to take your. Nie dałabyś rady. But there have been enough threats today. Truce? I'll do you one better. Allies, we're looking to get rid of these parasites for good and ruin some bastards' days while we're at it. Sounds like your kind of venture. I've not grown any tentacles yet, thank Baldrin. But luck won't be on our side forever. Yes, you have my blade. Your leader willing, of course. Well, soldier, what's the word? Im więcej, tym weselej, jak to mówią. Well met. And a thousand sorries. I've pledged my life to protecting the meek from monsters. But tonight, I was the rampaging beast. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it, even when the hells burn hottest. The famous Blade of Frontiers in the flesh. Clever, this hero act you've got going. Hero, blade, name strangers gave me. My friends call me Will. Excellent. If we ever become friends, I'll know what to call you. Dobra, czyli tak, Karlach jest u nas. Tu siedzi Lizel. Spoko, nie? Dobrze jej patrzy z oczu, nie? Dlatego ją zwerbowałem. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlach. Same. Now, instead of a liability, I've got a friend. Or I will have soon, anyway. Dobra, a co u pieska? Wszyscy chcą z nami tu pogadać przez snem. Pogłaszcz go. Wszyscy prawie pochwalają moje postępowanie. Elegancko. Też wszystkim Karlach się spodobała. Dobra, on chciał być tylko pogłaskany. Co u ciebie? You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. Ktoś kazał ci wytropić i zabić Karlach? Chcę wiedzieć kto. Karlach's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. Pokuty? Mam zacząć się martwić? You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. Dobra, Lizel jeszcze. Ja mam nadzieję, że dobrze wymawiam jej imię. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak, roughly translated, idealist do-gooder, or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Dużo wiesz o... Dejdźmy, już więcej... Nie, coś musimy wiedzieć jeszcze. Dużo wiesz o półpieszczach. Beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Wiesz może, co się stanie, jeśli nie znajdziemy lekarstwa? Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for four great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born.
That shiver betrays your fear. Suppress it. It is useless. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Fine. Co my możemy innego? Odejdź. Ale nadal ona chce ze mną rozmawiać. Nie wiem, jak ten wątek poprowadzić. Chyba będzie trzeba go w całości skończyć. Podejdźmy sobie jeszcze do Karla, żeby ona się do nas przy... Ona jest z nami. Nie sądziłem, że mnie tu wiatry przywieją, a ty? Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? Wróciłbym do domu, nie przejmując się niczym. Oh, man! Lucky you! That's the dream! Maybe when this is all done, you can show me where you came from. My family home's long gone, but I'll show you my favorite chow hall in the city, if it's still standing. Okej, słuchajcie, my musimy przede wszystkim jeszcze z Lizel porozmawiać. Czy my tutaj mamy awans? Czarownik poziom pierwszy, tak? Bo on od początku. Zróbmy sobie jeszcze ten awans. Ja wiem, że ten odcinek będzie sporo dłuższy, ale bym chciał to tak domknąć jakoś. Czary. Piekielna reprymenda. Dobra. Podczas badań nad okultyzmem udało ci się odkryć mistyczne inwokacje, strzępy zakazanej wiedzy, dzięki którym zyskujesz trwałą zdolność magiczną. Bolesne uderzenia. Pancerz ścierni, mowa zwierząt. Diabelski wzrok. Diabelski wigor, fałszywe życie, tak? Tak, zróbmy. Ramiona Hadara. Ramiona. Dodaj. Płonące dłonie. Jedźmowy pocisk. To bierzmy. Sporo tutaj do roboty. Trzeba było się chwilę zastanowić, a to dopiero pierwszy level. Czary. Chmura sztyletów. Dobre. Diablika, który może latać, stać się niewidzialny i urządzić przeciwników. Z tymi diablikami może być dobre. Ale ja to wybierałem. Nie chcę zastępować, zróbmy tak. Chyba na tym to polegało. No i w tym miejscu będę chciał się z wami ładnie pożegnać. Na początku kolejnego materiału porozmawiamy w pierwszej kolejności w Lizel. Spróbujemy doprowadzić ten wątek do końca. Zdrzemniemy się, zobaczymy, czy nam coś się przyśni. I oczywiście zachęcam was na sam koniec do wsparcia kanału w postaci subskrypcji, łapek w górę. Za co już w tym momencie jestem bardzo wdzięczny. Dzięki, cześć, do zobaczenia.